Zero. To ta płyta, na którą czekałeś 2 lata. Spal za to bata, spal za to bata. Nawet jeśli nie palisz marihuany, skosztuj, dziś dla ciebie gramy. To ta płyta, na którą czekałeś 2 lata. Spal za to bata, spal za to bata. Nawet jeśli nie palisz marihuany, skosztuj, dziś dla ciebie gramy. Pojawił się na mieście. Coś to, na co czekałem, na czym pracowałem, a od czego zaczynałem, kim byłem, kim się stałem. Tą dziedzinę pokochałem, później RZP poznałem. Pamiętaj jakieś produkcje, im podrzucałem, ale do końca wytrwałem, wszystko z siebie dałem. Mocno zaowocowałem, później lisu przyjaciel, im grupę zakładałem. Z biegiem czasu coraz lepszy się stawałem, ciągle coś produkowałem. Jak mogłem się starałem, o występach nie marzyłem, a występowałem. Do dasa ganiałem, nowe bity podrzucałem, aż w końcu członkiem RZP się stałem. W tym wszystkim wytrwałem, zniechęcić się nie dałem. Myślę, że teraz naprawdę, naprawdę kim się stałem. Dzięki swojej silnej woli do końca zostałem i wytrwałem. I wytrwałem. Lata minęło niby nic, a jednak tyle dni upłynęło mi. Przez pierwszy okres w głowie tylko jeden problem tkwił, nie do rozwiązania. Potrzebna flota na kompa, by była możliwość nagrywania. Podziękowania od mania za bity i pomocne dłonie. Dni, bo są inaczej czas, gdy powiedzieć mogę. Dziękuję W2S załodze po 2-letniej drodze i całych tych zmaganiach. RZIP, nielegal odsłania. Marzyłem o nagraniach, dzisiaj nagrywam. Marzyłem o koncertach, dzisiaj je grywam. I choć bywa tak, że czasem floty brak na śniadanie, powstała płyta, na którą czekałem, o której marzyłem. Żyłem, gdy w nocy spałem, w końcu się doczekałem, to na co czekałem. Dzięki panie, że poznałem Lisa MTZ-a. Projekt o ludziach wychowanych na ulicy i polskich ściekach. I polskich ściekach, to na to nie jeden czekał. Próbuj. To ta płyta, na którą czekałeś 2 lata. Spal za to bata, spal za to bata. Nawet jeśli nie palisz marihuany, skosztuj, dziś dla ciebie gramy. To ta płyta, na którą czekałeś 2 lata. Spal za to bata, spal za to bata. Nawet jeśli nie palisz marihuany, skosztuj, dziś dla ciebie gramy. Dobry towar, wreszcie pojawił się na mieście. RZP i jeszcze raz powtórzę, że podwórze prosto z życia płyta jest dla tych ludzi, którzy tutaj siedzą, a następny dzień nie chcę przynieść nic nowego. Od młodego dema się zaczęło, usłyszałem jego bity, sam zacząłem ćwiczyć chwyty. Powiedziałem jak tu jest, to był właśnie początek, pierwszy wątek ZZP. Dzięki zrozumieniu, wspólnym przeżyciom i staraniom cieszymy się tą płytą nagraną. Tą płytą nagraną. Zaczęło się od zera i droga była kręta. Jamnik kasetowy na własnych patentach, kartka, długopis i freestyle'owa pętla. Dobrze pamiętam pierwsze zmagania, od Someja bity, u Diba nagrania. Potrzebna była pomoc, która zaoferowana. Dzięki chłopaki za nutę zaufania, dzięki za wszystko, dzięki za nagrania. Czas powoli płynął, czekały nas trudności, czekały nas zmagania. Co dalej z nami będzie, tu znak zapytania. Kiedyś marzyłem, teraz mam swoje nagrania. To dla mnie muzyka, a nie chęć zdobywania. I dzięki temu wiem, że nasze starania nie pójdą na marne, jak używka tania. Bo własne dokonania będą owocować. Robię to, co kocham, nikt nie będzie mną sterować. Sam to zacząłem, sam to będę kosztować. Młody lisumaniek, o inspiracji mowa. 4 wychowanych na ulicy słowach. Do końca mego życia, weterzyna. Nasze słowa, zapamiętaj sobie, RZP załoga, drużyna marzeń, na wszystko gotowa, PWB groszowa. Spróbuj. To ta płyta, na którą czekałeś 2 lata. Spal za to bata, spal za to bata. Nawet jeśli nie palisz marihuany, skosztuj, dziś dla ciebie gramy. To ta płyta, na którą czekałeś 2 lata. Spal za to bata, spal za to bata. Nawet jeśli nie palisz marihuany, skosztuj, dziś dla ciebie gramy. Dziś dla ciebie gramy. Dla ciebie gramy, to ta płyta.